Cześć, to Dorota. Zapraszam na tygodniowe spotkanie z autofagią. Hej, tutaj Marian. Ja Was zapraszam do spędzenia z nami 7 dni. 3 dni będziemy jeść, a 4 dni będziemy nie jeść. Skąd pomysł na nagranie dzisiejszego programu? Pomysł jest taki, że przygotowujemy się do kolejnych warsztatów, tym razem z autofagią. Czym jest autofagia? Autofagia jest to proces, w którym komórki ciała oczyszczają się z uszkodzonych i niepotrzebnych składników i komponentów. Komórki zjadają swoje niepotrzebne części i ulegają samooczyszczaniu. A teraz chcieliśmy Wam powiedzieć, jakie my mamy doświadczenie z niejedzeniem, z krótkotrwałymi postami albo i też długotrwałymi postami. Co w ogóle nas skłoniło do takiej próby życia z jedzeniem zdrowym i niejedzeniem jeszcze zdrowszym. Od kilku dobrych lat, nie wiem, trzech albo czterech lat, jak zbliżają się święta, my po prostu nie robimy zakupów i w czasie świąt nie jemy. Było to takie nasze, zapraszamy znajomych do nas, którzy zamiast stać w kolejkach, robić długie przygotowania do świąt, jeżeli by chcieli, to mogą z nami spędzać święta nie jedząc. Nie jedząc i po prostu zajmujemy się wtedy sobą. Chodzimy dużo na spacery, dużo rozmawiamy. Jesteśmy po prostu sobą. Tutaj Dorota powiedziała o autofagii i czym ona jest. A żeby wejść w stan autofagii, to jest kilka sposobów. Jednym ze sposobów są to posty albo posty przerywane. Kończymy jedzenie na przykład o godzinie 18, kładziemy się spać, w następnym dniu nic nie jemy i też kładziemy się spać, a rano jak już wstajemy, to już możemy jeść, więc to jest tak, suma sumarów, jest to jeden dzień niejedzenia. Nie? Tak, dwie noce, jeden dzień. Ja bym chciała tylko nadmienić, że jest to do wytrzymania zdecydowanie, kiedy jest właśnie grupa. Grupa jest niesamowitym wsparciem dla siebie, tak? Dlatego ten pomysł. No i chcę jeszcze powiedzieć, że my jako domownicy będziemy z naszymi gośćmi brać też udział w tym. Też będziemy w tym procesie. Jeżeli ktoś z Was chce spróbować albo kiedykolwiek myślał o czymś takim, żeby nie jeść i jak się będzie z tym czuł, to jest okazja w grupie, tak jak Dorota mówiła, sprawdzić się w grupie, a myślę, że dostarczymy z Dorotą Wam tyle tutaj pomysłów i zajęć, że o jedzeniu nie będzie kiedy myśleć. A na drugi dzień, jak już jemy, no to wtedy będziemy myśleć tylko o samych przyjemnościach, czyli jedzenie, chodzenie, zwiedzanie tutaj naszych przepięknych terenów kaszubskich, wyjazdy nad morze, gdzie mamy takie miejscówki, gdzie naprawdę są bardzo urokliwe i jeszcze nie zadeptane przez ludzi. Bardzo chciałbym, żebyście doświadczyli tego, co my doświadczamy nie jedząc, a później jedząc. Z mojej strony to jeszcze dodam, że ja zajmę się kwestią gotowania. Posiłki będą bardzo niskowęglowodanowe, żeby utrzymać ten stan autofagii, że jeszcze dobrze jakby ketony się pojawiły, tak? Także będzie to kuchnia w stylu ketogenicznym, tak, żeby było naprawdę jak najmniej węglowodanów. Tutaj przy niejedzeniu i jeszcze chodzeniu ketony już się też w ciele pojawiają. Także tutaj tylko będą przez Dorotę serwowane potrawy, żeby utrzymać tak, stan ketozy w dniach, kiedy będziemy jeść.
Jeżeli ktoś nigdy nie gotował nawet potraw keto, to też jest to fajny moment, żeby na przykład zaobserwować, jak ja to robię, jakie posiłki przygotowuję, tak? Jeżeli będą smakować menu, mogę wręczyć do ręki. Co zapewniamy? Świetną atmosferę, dbamy o gości i dobrze się z nimi czujemy i na pewno ci, co przyjadą, to samo będą mówili, co nasi goście poprzedni, tak? Kolejna osoba pytała o autofagię. A, i nie dodaliśmy, że podlinkujemy wam dwa filmiki pana Marka Skoczylasa i Chrisa Rudolfa. Świetne, warte obejrzenia, jeśli chodzi o autofagię. Naprawdę genialne. Dwa filmiki wam podlinkujemy. A sami zdecydujecie, czy warto być od środka młodszym. Warto. Zapraszam was bardzo serdecznie do Gościcina na tygodniowy proces z autofagią. Pierwszy proces zaczynamy 9 października do 16 października. A jak się zapisać? Widzicie teraz numer telefonu do mnie. Zapraszam. Zapraszamy.